Polski, za Twoim przewodem złączyć się z narodem. Witamy wszystkich serdecznie w hotelu Zamek Janów Podlaski na uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół imienia Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Pragnę Was serdecznie w naszej społeczności szkolnej. Zaczynacie kolejny etap edukacji i cieszymy się bardzo, że wybraliście właśnie w naszą szkołę. I wspólnie będziemy nabywać nowe doświadczenia w drodze ku dorosłości. Pamiętajcie, że zawsze możecie się zwrócić do nas z prośbą o pomoc i radę. Życzymy Wam, abyście oprócz wiedzy i umiejętności nabywali nowe pasje i osiągali zamierzone cele. Oraz nawiązywali nowe przyjaźnie, które będą trwały długie lata. Drogie koleżanki i drodzy koledzy z klas pierwszych, dzisiejsza uroczystość otwiera ważny etap w Waszym życiu. Staniecie się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół imienia Adama Naruszewicza w Janowie. Szkoła, która posiada bogatą tradycję, a jedną z nich jest właśnie zwyczaj ślubowania. Szanowni Państwo, ślubowanie klas pierwszych wpisane jest chyba w kalendarz każdej polskiej szkoły. W Zespole Szkół w Janowie Podlaskim jest to również dzień bardzo szczególny. Dzisiaj 95 uczniów klas pierwszych dokona aktu ślubowania. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i ciepło. I cieszę się, że spośród wielkiej oferty szkół średnich wybraliście ofertę Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim. Gratuluję Wam wyboru. Zapewniam Was, że była to bardzo dobra decyzja, trafna decyzja. Tutaj będziecie mogli rozwijać swoje zainteresowania, pasje, realizować wszystkie swoje marzenia. A nauczyciele naszej szkoły będą odkrywali w Was Wasze talenty i jednocześnie rozwijali. Dzisiaj przed Wami otwieramy nową księgę historii naszej szkoły. Niezapisane, czyste karty. Zapiszcie je mądrze i dobrze poprzez bardzo dobre wyniki w nauce, zachowaniu, uczestnictwo w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i w aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły. Janowska Szkoła od początku istnienia należy do wyróżniających się placówek oświatowych. Zawdzięczamy to wspaniałej atmosferze, sukcesom młodzieży uczącej się w naszej szkole, wspaniałej kadrze pedagogicznej i wszystkim pracownikom szkoły. Technikum Janowskie należy do grona wyróżniających się szkół w kraju. A że nie jestem gołosłowny, to są to tytuły najpierw srebrnej szkoły, w następnym roku złotej szkoły i nawet w tym trudnym okresie czasu, w czasie pandemii, uzyskaliśmy bardzo dobry wynik i otrzymaliśmy tytuł brązowej szkoły. Świadczy to przede wszystkim o bardzo dobrych wynikach naszych uczniów na egzaminach maturalnych, egzaminach zawodowych i bardzo dobrych wynikach w nauce. Od wielu lat zapewniamy naszym uczniom wyjazdy na staż zagraniczny, by zdobywać nową wiedzę, nabywać nowe umiejętności, staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Uczestniczymy również wspólnie z organem prowadzącym w projektach unijnych, dzięki którym zmodernizowaliśmy naszą bazę szkolnictwa zawodowego i pięknie ją wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dzięki tym projektom nasza młodzież ma również możliwość odbywania płatnych staży w zakładach pracy,
uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach, gdzie nabywają nowej wiedzy i zdobywają nowe umiejętności. Chcąc uatrakcyjnić kierunki kształcenia w Janowskiej Szkole, podpisaliśmy porozumienia o współpracy z komendantem Nadbużeckiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Podpisaliśmy porozumienie z wojewódzkim komendantem policji w Lublinie. Ja w imieniu pana starosty Mariusza Filipiuka chcę bardzo pogratulować za to, że wybraliście akurat tą szkołę w powiecie bialskim, szkołę, tak jak słyszeliśmy pana dyrektora, a pan dyrektor ma wielki również udział w tych sukcesach z gronem pedagogicznym, która jest znana i widziana na mapie szkół zawodowych w województwie lubelskim i w naszym kraju. Droga kochana młodzieży, myślę, że ta dzisiejsza uroczystość, oprócz uroczystego ślubowania, pokaże wam wśród tych najlepszych, wśród tych wyróżnionych, których pan starosta wspólnie z zarządem powiatu, obecnym tu również panem Tadeuszem Mazowskim, postanowili wyróżnić. Pokażę wam, że można. Pokażę wam, że oni tak naprawdę niczym się nie różnią od was. Może wśród was są tacy, którzy ich jeszcze przebiją w tych wynikach. Tylko pytanie jest, co zrobicie z czasem? Bo czas to jest determinanta, która nigdy się nie zatrzymuje, nigdy nie stoi w miejscu, nigdy się nie cofa. A jak się go ma za dużo, to wiecie, kiedy najszybciej on upływa? Jak się weźmie do ręki książkę. A książka to jest taka skarbnica wiedzy, której nic nie jest w stanie zastąpić. A nauka, jak niezmierne morze, im więcej z niego pijesz, tym większe masz pragnienie. Wyróbcie w sobie tą pasję. Bo ten czas, ten młodzieńczy, wspaniały, wariacki trochę też czas, gdzie przychodzą różne myśli do głowy, jest czasem najwspanialszym. Jest czasem, którym, jeżeli będziecie mieli motywację, jeżeli będziecie stawiali sobie cele, to wam zaowocuje w dorosłym życiu. Zaowocuje wam w przyszłości. Pamiętajcie o tym, bo na pewno macie swoich idoli. Mam nadzieję, że idoli wzorcowych, przykładnych, ludzi sukcesu. A ludzie sukcesu, oprócz tego, że działają, to uczą się przez całe życie. Skarbowa, której to służby funkcjonariuszem jestem prawie od 30 lat. Mam ze sobą list od dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, doktora Artura Kukowskiego, który za chwilę odczytam, skierowany do uczniów klas pierwszych oraz do grona pedagogicznego szkoły. Z okazji dzisiejszej uroczystości chcę złożyć wam, zarówno uczniom klasy o profilu Służba Celno-Skarbowa, jak też wszystkim pozostałym uczniom klas pierwszych, najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Gratuluję tego, że pomyślnie przeszliście niełatwy proces rekrutacji
dzięki czemu możemy spotkać się dzisiaj w tym miejscu podczas doniosłej chwili ślubowania klas pierwszych. Rozpoczynacie naukę w placówce z tradycjami, w szkole, która może pochwalić się licznymi osiągnięciami w procesie kształcenia wielu pokoleń młodzieży. Jest to nowy etap w waszym życiu. Nowa klasa, nowi nauczyciele, nowe koleżanki i koledzy. Życzę, by każdy z was odnalazł tutaj swoje miejsce i dobrze czuł się w nowej społeczności. Życzę również, by spełniły się wasze oczekiwania co do klasy, którą wybraliście. Klasy o profilu Służba Celno-Skarbowa. Uczniom klas pierwszych wyboru Szkoły Wiarowej Podlaskiej. Proszę mi wierzyć, jako osoba z wieloletnim stażem pedagogicznym, a tak się składa, że przez długi czas byłem nauczycielem, później dyrektorem, współpracowałem z naszą Szkołą Wiarowej Podlaskiej i to naprawdę dobry wybór. W tej szkole zawsze możecie liczyć na to, o czym mówiła koleżanka z klasy drugiej, na pomoc młodzieży starszej, ale przede wszystkim na pomoc nauczycieli. I to jest pewnik, pod którym ja się podpisuję, a to jest bardzo ważna rzecz, bo jeżeli możemy liczyć na nauczyciela, że nam pomoże w tych dobrych i złych chwilach, to wtedy ta nauka będzie wam lepiej szła. Szanowni Państwo, chciałbym również pogratulować stypendystom, bo żeby otrzymać takie stypendium i to, o czym mówi pan dyrektor, to naprawdę potrzebna jest porządna wiedza, porządne wiadomości, umiejętności. To się nie bierze z nikogo. To jest też ciężka praca nauczycieli. Dlatego też w tym momencie chciałbym pogratulować panu dyrektorowi całej pracy pedagogicznej tej szkoły tych wyników, bo to są naprawdę piękne wyniki. Cieszę się bardzo, że jest to na terenie naszej gminy, dzięki temu nasza gmina się rozwija. Do ślubowania. My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół imieniem biskupa Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, świadomi obowiązków wynikających z przynależności do wspólnoty uczniowskiej, stajemy przed sztandarem naszej szkoły i ślubujemy uroczyście dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. Ślubujemy rzetelną nauką i pracą spełniać pokładane w nas nadzieje. Ślubujemy kształtować pozytywne cechy charakteru, walczyć ze złem, krzywdą i egoizmem. Ślubujemy. Po ślubowaniu. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie nas do grona uczniów Zespołu Szkół imienia Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Obiecujemy, że nie zawiedziemy pokładanych w nas nadziei. Postaramy się w naszym dążeniu do nowych odkryć wykorzystać wypracowane już doświadczenia i stanąć na wysokości zadania, jakie jest przed nami. Pozwól mi nabrać sił. Dość tych, którzy mówią mi, kim być. Zakochany w śpiewie i wrażliwości. Mam dość tych, którzy mówią mi, jak żyć. Poza pomocą świata złym. Chcę spłonąć swój ból. Proszę uwolnij mnie, bądź nadal. Rząskie bagna, chaszcze, pustynie i mokradła.
będziemy szli przez zamiecie, przez grudnie, marce, czerwce, sierpnie. Bez gromkich fanfar i okrzyków, bez pozytumy moją miłą. Będziemy szli wbrew logice, powolnym marszem całe życie. Będziemy mówić, że już dosyć i dalej, dalej, dalej kroczyć. Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg.